Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Birgenwert. Ej, prawie jakbym Wiedźmina grał, bo Birgenwert dosłownie brzmi jak miejscówka żywcem wyciągnięta z Wiedźmina. Jakieś miejsce, gdzie pewnie Skojatel przesiadują. Ale w ogóle, no dlatego właśnie tak bardzo przesiadłem teraz do Bloodborne, nie tylko dlatego, że ta gra jest tak świetna, ale też dlatego, że później czas na Wiedźmina trzeba będzie mieć. Dużo czasu. Kiedy księżyc wisi nisko, granice pomiędzy ludźmi a bestiami zostają zatarte. Gdy wielki schodzi, łono zostanie błogosławione dzieckiem. Czyli co powiem się w parafrazę, czy tam powiedzmy adaptację historii biblijnej o narodzeniu Mesjasza. Dobra, bestia za tymi drzwiami, ale są zablokowane. I nie mogę się przebić. Ej, ale to weszło, o dziwo. Za każdym razem typowo polecam. Piechol. Ale dobra, idziemy wyżej w takim wypadku. Jedna droga tylko przed nami. 7 fiolek niestety. Pasek zdrowia niestety też nie pełen. No ale właśnie, moje pytanie. Czy kolejni tropiciele? Klucz do lunarium, czyli może tam na dole. Choć nie, na dole było napisane, że blokada, a nie, że zamknięte. Więc lunarium pewnie jest wyżej. Ale księżycownia? Też by można było tak powiedzieć o tym pomieszczeniu. Jeżeli luna, to od księżyca tutaj. A nie od, na przykład od lunatyków. A dobra, jedna tylko muszka. No dobrze, ten cios zgarnia. Ej, kurde, ale to ostatnie naprawdę nie powinno mnie trafić. A dobra, kurde! A na szczęście nie na sam dół. Kurde, z żywego srebra. No do ryku bestii przydatne, bo chyba, a w ogóle właśnie, mogę używać ryku bestii w trakcie wyprowadzania combo? No bo jeżeli tak, to by było mega przydatne. Pusta skorupa widziadła. Moment, mam pustą skorupę widziadła. I mam też jeszcze jedną rzecz. Stop, czy to wszystko jest tutaj? Pusta skorupa nadająca broni tajemną moc. Bez ograniczeń. 3 użyte kule. Dobra, przeczytajmy. Pusta bezkręgowa skorupa, która jest ponoć znakiem wielkiego. Kościół uzdrowienia odkrył wiele rodzajów bezkręgowców, zwanych także widziadłami. Śluz ze skorup wciąż zawiera tajemną moc i można nim nasączyć broń w celu wzmocnienia. Ej, takie przedmioty to ja rozumiem. Dobra. Gdzie to jest? Tutaj. Te użycie ograniczone. Tutaj bez ograniczeń, ale po co to nosić? Nie, no dobra. Oczywiście to. I jak to wygląda? No 3 pociski jestem w stanie zmarnować. A tak po prostu. Jak długo to trwa? No nie chcę liczyć sekund. Po prostu zaraz się okaże, czy zaraz zniknie i będzie krótko, czy jeszcze troszeczkę pobędzie na broni. I będzie średnio, albo wyjdziemy stąd. I jeszcze będzie, to co będzie znaczyło, że długo zostaje to na broni. dobra, jakiś większy damage. To wypadałoby przetestować. O kurde, dobra. No to był błąd. Na szczęście skarcony tylko połowicznie. Bo to Bloodborne, Dark Souls. A jednak klucz do lunarium. No trudno. Mało fiolek. O, dzień dobry. Nie mogę namierzyć. Ale za to mogę porozmawiać. Ej, serio, trochę wygląda jak papież. Na bujanym fotelu. Czy on czas na dzień dobry, jakieś zaklęcie? Notatka. Kuszenie, musisz to przyjąć. Co, że mam iść tam? Tak, po prostu wskazujesz mi na miejsce? Jakże tu? Użyta ścieżka przede mną. Zrób krok do przodu. Wierzący zostaną oszczędzeni. Koleś, jeszcze raz musisz mi wskazać to miejsce, żebym spróbował naprawdę, bo... Mam 20 tysięcy. Prawie. Tętniej. No dobra. Raz kozie śmierć. Dobra. Jezioro księżycowe. No i dzień dobry. Czy to są wiadomości? Aha.
Oczyśćmy te plugawe ulice. Pamiętaj, tarcza. Nie mam tarczy właśnie. Ale już tego mogę użyć. Pustej skorupy wydziadła. Cholera. Dalej, latarnia, bo pewnie jest niezapalona. Oczywiście, że nie. Antidotum przygotowane, albo może Rykbestii lepiej. No przeczytajmy. Jest to tylko jedno. Żal. No mogę cię namierzyć. Pytanie, czy atakujesz? Bo w Dark Souls 2 już był taki podobny robal. Nie, serio, to będzie głupia, ale podejdę z przodu. Dobra, ma zęby. Czyli niekoniecznie musi być przyjazne. No ale dobra, no to zaczynamy walkę. A, tak podejrzewałem. Rom. Tępy pająk. O kurde, który ma dużo dzieci. I to już chyba nie są takie tępe pajączki. Dobra. Tytuł odcinka: Arachnofobia. Albo tępy pająk. Ale dobra, walczmy z nim przede wszystkim. Później z dziećmi dopiero. Mam nadzieję, że to jezioro nie jest jakoś głębsze w jednym z miejsc, tak nagle. Nic tego, nic owego. Cholera, mało. Z tym więcej było chyba. Dobra, może jakiś pająk się załapie? Ej, pająki też są silne. Nawet rzekłbym, że bardzo silne. O, dobra, on zginął, czy właśnie zrobiłem coś gorszego? Dobra, pojedyncze pajączki, no chyba nie będą stanowiły problemu. Pod warunkiem, że nie zabijają na jedno uderzenie. Bo jakby tak było, no to ho, na pewno raz dam się uderzyć tutaj. Co to i skąd to? Ej, on się tylko przeteleportował. I kolejne pająki, no to nieźle. A ja 6 fiolek. No dobra, pasy już nie ma. Oj, co on odwalił teraz? Co to ma być? Dobra, zresztą nieważne, naprawdę. Skoro on się tylko teleportuje, no to nie pozostaje nic innego jak olewać pajączki i najmocniejszym uderzeniem zawsze. Licząc, że jakiś pająk się po drodze też załapie. Najzwyczajniej w świecie. O. Dobra, kolejna teleportacja, podejrzewam. Tylko pytanie, gdzie? Gdzie? Bo zdrowia coraz mniej. Tu. I znowu kolejna zgraja pająków. Ale nie, chyba tak będziemy robić. Wciąż. Czyli unikać ataków mniejszych pająków i atakować tylko dużego. I też dobrze byłoby, nie dawał się trafić. Dobra, sorry, ale fiolka już musiała wejść teraz. No kurde, oj nie! Nie. Zostają tylko 3 fioleczki teraz, w tym momencie. Jedyne 3 ostatnie. O cholera, dobra. No to naprawdę się może udać, jeżeli zachowam jeszcze na sam koniec dosłownie ostrożność. O kurde, no nie! No nie! No ostatnia fiolka i chyba w ogóle nie mam więcej, nawet w składziku już później. Po pysku go, po pysku! Jest! Czyżby? No nareszcie i wszystkie martwe. No i dziękuję bardzo. Krew śmierci rodu 12. Rom. Tępy pająk zabity. Tylko jak teraz stąd mam wyjść? Jak mam wrócić? Halo? Dobra, tam coś jest, ale... Ej, serio, jakbym teraz poleciał po prostu w tamtą stronę i biegł, i biegł, i biegł, i biegł, to gdzieś bym dobiegł? Nie, dobra, ale serio, nie chce mi się biegać w nieskończoność. Choć nie podejrzewam, żeby ta krew to było to, czego potrzebujemy, żeby ulepszyć ołtarz. Cholera, miałem sprawdzić, nie sprawdziłem znowu. No chyba, że to. Blood Moon. Nie, ale przypomniał mi się teraz poziom z Maxa Payna jedynki. Koszmar Maxa. No właśnie, przez te ryki. No ale dobra. Czyżby dziecko się jednak już urodziło? A nawet jeśli, to co to oznacza? Sekret rytuału złamany. Szukaj dziecka koszmaru.
No dziecko koszmaru pewnie będzie na granicy koszmaru, tak podejrzewam, ale czemu tu mnie przeniosło? Moment, tutaj było przejście zupełnie niżej, ale właśnie, czy tamto nie powinno mnie przeteleportować gdzieś? A! Tak po prostu, niewidziana wioska? To mnie tu jeszcze nie było. Nie, coś mi się z tego wierzyć nie chce, no o, ho, ho, no faktycznie. Kolejny raz cyk zmian dnia i nocy, choć tak naprawdę dzień, noc i koszmar w tym zestawieniu jeszcze. A dobrze, oni są po prostu nasączeni krwią. A też bardziej wytrzymali, okej. No fiolki, no nic nie zostawiają, no, jak na złość. Jakaś latarnia, no właśnie. Pytanie, czy ja tutaj byłem? Nie podejrzewam. Bo latarnia dopiero co zapalona. No ale dobra, to skoro tutaj od razu mógłbym iść. I to jest nowa miejscówka. A właśnie, poczekajcie, poczekajcie. A nie, sorry, on już nie żyje. Nie, sprawdźmy też, czy reszta Jarnam i całej lokacji się różni, czy tylko ten konkretny fragmencik z zawrotami. A poza tym jeszcze było powiedziane, że rytuał został złamany. Ej, dobra, czy to jest boss? No, 99% pewności, że tak. Dobra, no spokojnie. Ej, a ty skąd się tutaj wziąłeś? Bo co się z nimi stało? Oni są po prostu bardziej zakrwawieni, tak? Czy to jest ostatnia faza przemiany? Ej, stop. Nie było mnie tu? Jakim cudem? Szedłem przecież z góry, tutaj, prawda? Stąd. Nie! Jakim cudem już jesteśmy gdzieś indziej? Czy oni po prostu wstali z powrotem? Czy zapalenie lampy? A może zapalenie lampy ich zespawnowało? Nie, dobra, ale spokojnie, teorię zaraz sprawdzimy. Ale podoba mi się zmieniony zestaw dźwięków, kiedy oni umierają. Nie, no dobra, to jest dokładnie miejsce, gdzie byliśmy chwilę wcześniej. Tu jest ołtarzyk na środku. Jak na niego wejdę, coś się stanie? Pewnie nie. Prawda? Tylko on cały czas czaruje. Okej, ale to jest rewir katedralny. To ja od razu będę mógł zobaczyć, czy pogoda też się tutaj zmieniła. Okej, ale jeszcze się troszeczkę wycofam. Przed przyjęciem pełnego ataku. No, przydałoby się jeszcze jedno cięcie. A, on tutaj się nie zbliży. Ja by czuł respekt przed tym miejscem. No, ja nie czuję respektu przed nim. Jest koleś typowo na raz. No, jego kumpel też. Mam nadzieję, że tutaj zejdzie. Bo im bliżej jestem, tym szybciej do mnie trafią tamte kule, które oni posyłają w moim kierunku. No, i pięknie. No czemu nie fiolki? No, i to rozumiem. Dobra, już 5. Nie, ale pogoda też się tutaj zmieniła? Pewnie, że tak. Kurde, spójrzcie na to niebo. Czyli znowu wszędzie zmiany. Mógłbym obejść cały Jarnam i pukać w każde drzwi znowu. W sumie to nie jest głupi pomysł. Nie, choć tak naprawdę jest. Bo nie podejrzewam, żeby miało coś ulec głębszym zmianom. To będą tylko zmiany kosmetyczne pewnie, ale w to jeszcze raz sobie wejdę. Co? Ej! To miało tak wyglądać? O, amygdala! O, amygdala! Have mercy on the poor bastard! Ej, nie, czyli poprzednio widocznie jak dokonaliśmy tego przejścia do innej miejscówki, to widocznie coś po prostu nie zagrało z animacją, bo to nie było tak, że on mnie złapał. Tylko dokładnie inaczej. Tam wyglądało to tak, jakbym został niesiony jakąś magiczną siłą, a tutaj, że po prostu mnie zgniótł i chyba zjadł. Dobra, twoja gadka się nie zmieniła, ale chyba u ciebie nawet pogoda też pozostała bez zmian, więc czego ja oczekiwałem. Dobra, sen tropiciela, ulepszmy postać. Ewentualnie rzućmy jeszcze okiem, czy jakiś ekwipunek nowy może jest.
No i przede wszystkim może runa? Czy wreszcie są? Nie, raczej nie. No coś tam zostało złamane, ale nie dostałem żadnego przedmiotu. No właśnie, nie? Narzędzie kuźni. No niech to szlak. No ale kit. Kiedyś na pewno to znajdę, a jak już znajdę, to będę miał taki dylemat, które runa wybrać. Bo chyba tylko trzy można. W ogóle i tak dobrze, że trzy, a nie tylko jedno. Dobra, nie chcę nawet mi się w ostrzach sprawdzać, tak tego nie używam przecież. No ale tak, co ja kupię za 46 tysięcy? Może trochę siły? A może... Może witalność? Umiejętność też czeka na ulepszenie. No ale też to. Jak już znalazłbym fiolki, to bym znalazł ich więcej. Ale czemu nic nie broni mnie przed szałem z tych wszystkich tutaj? Ani tajemne, ani nic. Kurde, wieczne dylematy. Ej właśnie, a tutaj kliknę pomoc, może tu jest coś napisane. Różne efekty zapomnianych run Karyla. No trzeba Karyla znaleźć i to pilnie. Wygląda na to, że mogę mieć więcej, nawet niż 3, 4. Aż kurde, dobra. Nie, to szybko, decydujmy się na coś. Będzie mi brakowało 10 tysięcy. Później. A kit, niech będzie umiejętność. No i 10 tysięcy, powiadacie. No jeżeli nic fajnego do kupienia nie będzie, to posprzedajemy. Co tam będę mógł tylko. I uzbieramy. No powiadasz, że nic nowego tu się nie pojawiło. Tutaj również. Ani trochę. No dobra, jeszcze jedna miejscowa oczywiście do sprawdzenia, jedna urna. Już 76. Wglądu, kurde, no. Mógłbym zacząć to wydawać. No ale jak liczba mi zejdzie poniżej jednego, no to nawet laleczka mi zniknie. I co ja wtedy zrobię? Nie, czyżby kolejni bossowie nie zostawiali po sobie sprzętu jednak? Koniec końców. Dobra, ile mamy w składziku pocisków ze srebra? 15. No nie, za mało, żeby to sprzedawać. No to kit, ruszmy z tymi 18 tysiącami. No tylko właśnie, pytanie gdzie? Tutaj mamy granicę koszmaru i tam pewnie znajdziemy dziecko. No, albo do Jargul niewidzianej wioski, a później jest dopiero podziemne więzienie. No, albo tutaj mamy Birgenwert, mamy jezioro księżycowe. No tylko kurczę, co ja tam znajdę? I chyba nic tam więcej nie było. Ale wydaje się, aby mało tutaj było, za mało. Ale moment, ej, czekajcie. Przecież dokonałem wielkiej rzeczy. Zabiłem bardzo ważnego robaka, może tu jest otwarte teraz. No nie, oczywiście, że nie. Kurde, no dobra, no to... Raczej nie będziemy urządzać sobie przebieżki. Cmentarz mrocznej bestii? Gdzie to było? Dobra, już wiem, dobra, spokojnie. Nie muszę sobie przypominać, udając się tam. Jahargul? Czy koszmar? Czy jestem gotowy na ten koszmar właśnie? Z czterema fiolkami tylko? Nie, nie jestem na to gotowy. Więc niewidziana wioska, niech będzie. No choć tutaj nikt się nie kwapił, żeby zostawiać po sobie fiolki z krwią akurat. No dobra, mam nadzieję, że to był tylko tymczasowy pech, a nie pech stały. No to zawsze działa, cholera. Oj, ale jednym strzałem tyle zdrowia, no to... Oj, żebym nie przyjął jeszcze jednego teraz przypadkiem. Ale te dźwięki, jakby to były jakieś mega turbo zakapiory, a ja cały czas tylko po trzy kule dostaję. I pewnie po jednej fioleczce będą też zostawiać. Nie, ale co jest kurde z nimi? Czemu oni w niewidzianej wiosce mają taką petardę? Fragment krwawego kamienia. Oj, tak. I potrzebowałem chyba tylko jednego na ulepszenie toporu. O kurde. Trzeba topora.
Oni to za wszelką cenę. Będę musiał zrobić wszystko, żeby tutaj przyfarmować te fragmenty. Dobra, kto tam lutuje tak mocno? A, dziadzia na wózku. Okej. Ale zanim się obróci. No dobra, ci nie biją na szczęście aż tak mocno. Widzę tylko strzelby, a to dlatego, że w obronie przed bronią palną mam, no kurde, niewiele. Niestety. No ale zostaw jakąś fiolkę. No bo tak to muszę używać niestety, ale właśnie, stop, czy ja nie jestem już przypadkiem nad, no właśnie, tym wielkim stworem. Ej, żelazny hełm. Lubię hełmy. Żelazny hełm noszony przez tropicieli z niewidzianej wioski. Po zdjęciu kaptura pojawia się hełm charakterystyczny dla wojowników z poprzedniego wieku. Hełm wykonany z metalu, co jest rzadkością w przypadku tropicieli, ma dobre parametry obronne, ale tylko wobec ataków fizycznych. No, czyli to samo co wersja z kapturkiem, faktycznie. Oj, co to było? A! Kurde, no! Kto? Ej, przecież go zabiłem. Ja naprawdę go zabiłem. Czyli to oznacza, że oni... No faktycznie, oni się cały czas będą tutaj pojawiać. No ale Wiksa, no nie! O shit! Widzieliście, jaki to był fuks? Jeden krok dzieli mnie od upadku na pysk. Oj, szczelak. Kiepskie miejsce na walkę. No bardzo kiepskie, zwłaszcza tą bronią. Dobra, zmiana. Po raz pierwszy, uwaga. Przyda się sztylecik. Dobra, dał radę. No w takich pomieszczeniach będziemy musieli o nim pamiętać. Ej, czy jakim prawem? Ja, i to oczywiście urządzenie jeszcze dodatkowo nie działa. Ej, a tu? Nie, tu nie mogę chyba. Ej, a może jedna? Nie, nie zmieszczę się, szlak. Ale oni tak po prostu chamsko się respawnują. Kurde, to jest dodatkowe utrudnienie. Ale nie mówcie mi, że to już będzie jedna z ostatnich miejscówek w całej grze. Już trzy razy pogoda się zdążyła zmienić. No w sumie, no, zazwyczaj tak jest. Zasada trójcy. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Aha, wszyscy, no tak, oczywiście. Jak żeby inaczej. Moja ostatnia fiolka. No to super. Oni jeszcze jak na złość nic nie chcą zostawiać. No bo oni tak naprawdę nie giną. I to jest właśnie to. Nie, ale zobaczysz, co jest tam dalej po prostu. Tutaj na pewno zginę, no ale kurde, 20 parę tysięcy już mam, no. Dobra, ten, powiedzmy. Aha, to dlatego też pewnie dźwięk się różni, bo oni tak naprawdę nie są martwi. I wszystko jasne. Nie, ale serio, będziemy przechodzić koło nich teraz. Przynajmniej tak będę się starał. Chcę zobaczyć, co jest tu. Dobra, od cholery strzelców. Dobra, trudno, ostatnia fiolka zużyta. Nie mam zamiaru walczyć. Ej, co ty robisz? Nie, nie rób mi tego. Nie mam zamiaru walczyć, więc... Ej, to może ty ich budzisz do życia. No i byłoby pięknie, aby tak rzeczywiście było. Ja bym teraz już raz definitywnie mógł ich po prostu zabijać. Tak szybko. Wilgotny, krwawy klejnot w kształcie sierpu. Nad wyraz duża czaszka. No, powiedzmy, to jest dobra wiadomość. To pozytywnie nastrajająca na przyszłość. No, pod warunkiem, że gdzieś tutaj uda mi się przejść i pod warunkiem, że oni faktycznie nie są już nieśmiertelni. No dobra, a to było słabe piechoty. Tak, jest. Chyba padają już raz, a porządnie. Oj, nie wiem, czy zdążę? No. Tak, ich ciała padają na ziemię i znikają, no ale w sumie no. Dźwięk się jak najbardziej zgadza. Wszystko wróciło chyba do pierwotnej formy, prawda? Co? Znowu. Zabijesz, czy... No gdzie tym razem? Dobra, nie wiem, gdzie jesteśmy. Mamy bardzo mało
Co tu na początek, tak po prostu? Czyli tamten pewnie robi dokładnie to samo. A widzicie, jak cholernie mało zdrowia mam. Jeszcze ani jednej fiolki. Nie, naprawdę, będę musiał przyfarmować. Ja... No. Ale to w następnym odcinku chyba, kochani. Bo ten już pora skończyć. Kurde, zero fiolek. Jak ja mogłem dopuścić do takiego stanu? Jakim prawem kiedykolwiek mogłem sprzedawać fiolki w sklepie? Dobra, ale powiedzcie, że nie muszę tam tej babki z wołkiem zabijać jeszcze raz. Tak będę musiał. Aha, jeszcze raz. No nie. Dobra, pozwólcie, że odzyskam jeszcze tętnienia szybciutko. Tutaj są bardzo blisko. Udamy się do snu tropiciela i za to będę musiał kupić. Oj, to nie są moje tętnienia, ne? A nie, są jednak, dobra. I za to będę musiał nakupować fiolek. To będzie marnotrawstwo. No ale tak niestety bieda. Ta sytuacja mnie do tego zmusiła. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!